Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w drugiej części filmiku, gdzie bronimy bramkarzami w demie FIFA 17. W tym materiale będą skróty z meczów, gdzie grałem Handanowiciem, Hartem, Trapem, Lopezem i Neuerem. Przedstawię wam tą trójkę, którą najprzyjemniej broniło mi się w tym demie oraz powiem kilka szczegółów o karierze bramkarzem w FIFA 17, jakie bardziej dane techniczne, jak to będzie wyglądało, jaką planuję częstotliwość. Oczywiście nie wymieniam jeszcze nazwiska tego bramkarza, bo ankieta nadal trwa. Dobra, zaczynajmy. Trzecim bramkarzem, którym broniło mi się najlepiej w tym demie, jest Gigi Buffon. No po prostu człowiek, instytucja. On jest jak wino, im starszy, tym lepszy. Nie popełniał praktycznie żadnych błędów. No, ciężko go jakkolwiek skrytykować, bo naprawdę broniło mi się im dość pewnie. Niektóre interwencje mogłyby być minimalnie lepsze, ale to pewnie z mojej winy wynikało, że czasem jakieś tam błędy popełniałem, że zamiast łapać piłkę musiałem ją odbijać. Ale nawet ciężkie dośrodkowania potrafił wyłapywać, więc dla mnie jak najbardziej na plus. Drugie miejsce zajął David De Gea, czyli bramkarz, który w pierwszej części filmiku wpuścił bramkę, no ale to było z mojej winy, bo interwencja była odrobinę spóźniona, jeszcze od dwóch słupków się piłka odbija, więc przy takich strzałach no, praktycznie żaden bramkarz by nie miał szans. Więc nie miałem do niego o to pretensji, że to wpuścił, bo jest naprawdę bramkarz, w którym też czuć pewność jeszcze większym niż w interwencjach Buffona, no bo jednak on jest trochę młodszy, a w FIFA jednak... No, im starszy zawodnik, tym ma gorzej, chociaż na szczęście jeszcze Buffona nie znerdzili i to jest dobre, bo niekiedy jak widziałem, że piłkarzowi na przestrzeni jednej FIFA zabierali 10-15 tempa, to było chore, chociaż bramkarzowi, no wiadomo, tempo nie jest potrzebne, ale Buffon nadal utrzymuje bardzo wysoki poziom i im wyższy overall, tym lepiej. Ale numerem 1 jest Manuel Neuer. Jego występ zobaczycie na końcu tego materiału, to jest po prostu człowiek, który powinien być zakazany w takich... w tej FIFA, no. Z tego co widzę, to broni na razie kapitalnie. Jak ja nim broniłem, no to czułem straszną pewność, naprawdę. Ja się nawet nie martwiłem, że mogę strzału nie odbić, czy nie złapać, no bo byłem pewien, że Neuer i tak to złapie. To było banalnie proste, no aż to było nudne już potem. Po prostu tym bramkarzem tak łatwo się broniło, że jak ktoś ma jakieś problemy z bronieniem, a chce sobie pograć przyjemną karierę, żeby nie popełniać za dużo błędów, no to polecam sobie Neuerem pograć, bo naprawdę ten bramkarz potrafi wszystko. Praktycznie dla mnie nie popełniał błędów żadnych. Co tu dużo mówić, no. Tak wysoki overall jednak robi różnicę, no. No i to takie moje podsumowanie. Występ Neuera zobaczycie na końcu i to już będziecie wiedzieli, o co mi chodzi, bo naprawdę pewność siebie z niego epatowała cały czas. I teraz co do kariery w FIFA 17. Będzie tak jak było, standardowo dwa mecze na odcinek. Długość odcinka będzie zależała od ilości interwencji w meczu. To już mówię na start, bo zawsze mi ktoś pisał, żeby robić dłuższe odcinki. Po prostu niekiedy nie jestem w stanie z dwóch meczów wycisnąć więcej. Wiem, że nie, chcielibyście pewnie, żeby więcej meczów nagrywać, no ale ja się staram nagrywać 7 filmików tygodniowo. Mam do tego studia, gdzie niekiedy spędzam czas, gdzie niekiedy w domu dopiero jestem o 17, więc jest to naprawdę duża strata czasu, więc... prawdopodobnie nie będę miał czasu na nagrywanie większej ilości meczów. Ile będę w stanie, tyle będzie w odcinku, no mówię to już na start. Prawdopodobnie z kariery bramkarzem będą ukazywały się 3 odcinki tygodniowo, tak jak to miało miejsce w FIFA 16. Na początku pewnie będzie trochę więcej, no bo jednak wtedy jeszcze nie zacznę studiów, bo studia zacznę na początku października, FIFA wychodzi na początku, na końcu września, więc będę miał jeszcze chwilę wolnego, a wiadomo, te pierwsze dni na studiach to jest jednak light. Tam nic praktycznie człowiek nie robi, więc ma dużo czasu dla siebie. Co by tu jeszcze dodać, no. Jakim bramkarzem zagramy, to oczywiście ankieta zdecyduje, wygrywa ten, jak wiecie, który zdobędzie największą ilość głosów. No, jest to najbardziej sprawiedliwy system. No, innego nie mogłem wybrać, no bo co, ktoś miał mieć 2 głosy, ktoś 5. Byłoby to bez sensu, każdy ma 1 głos. I zwycięzca bierze wszystko, no wiadomo, 9 bramkarzy przegra, część z was pewnie będzie niezadowolona, no ale takie jest życie, może w trakcie, gdzieś tam w środku FIFA 17 zrobimy karierę drugim bramkarzem, jeszcze zobaczymy jak to się ułoży. Najpierw zagramy zwycięzcą, a potem będziemy myśleć jeszcze o innych karierach, bo FIFA 17 jest długa i nie wiadomo jak się potoczy. Jeszcze planuję, czekajcie, którego to ja planuję wypuścić? We wtorek planuję wypuścić ankietę informacyjną bardziej dla mnie, w której zapytam was, jakie serie interesują was w FIFA 17. Będzie to ankieta wielokrotnego wyboru, gdzie będziecie mogli, no wiadomo, jak sama nazwa wskazuje, wybrać wiele odpowiedzi i wrzucę tam takie, wiecie, nazwy typowo, na przykład klasyczny Ultimate, kariera bramkarzy, która i tak się ukaże, ale chcę zobaczyć, jak
czy was w ogóle interesuje jeszcze kariera zawodnikiem z pola, na przykład, nie wiem, kariera klubem, i wam dam takie odpowiedzi i wy będziecie oddawali swoje głosy na daną odpowiedź. Oczywiście to jest ankieta informacyjna, nie będzie miała decydującego wpływu. Ta odpowiedź, która będzie pierwsza, nie musi być wcale nagrana w FIFA 17, ale jest olbrzymia szansa, że jak dużo osób odda na nią głos, no to będzie nagrana, no bo jednak nagrywam filmiki dla was. No i co? I co tu dużo mówić, no? To wy tworzycie ten kanał. Gdyby was tutaj nie było, no to bym sobie nagrywał sam dla siebie. A to jest jednak pozbawione sensu. Więc we wtorek spodziewajcie się tej ankiety informacyjnej i zachęcam, żeby oddać tam swój głos, bo to jednak pomoże w trafieniu w wasze gusta, no, po prostu. Więc jak coś, ludziska, już wam bardzo dziękuję za ten materiał, no i zapraszam was na następny. Trzymajcie się!